Dzień dobry, Tomasz Kołodziejczak, Klub Świata Komiksu. Dzisiaj różne różności, a zacznę od chwalenia się i nas. Się, bo też coś dostałem, ale nas, bo wydawnictwo Egmont zostało nagrodzone. No i po kolei. Komitet Ochrony Praw Dziecka organizuje konkurs Świat Przyjazny Dziecku. I w tym konkursie otrzymaliśmy kilka wyróżnień za komiksy, za gry. Pochwalę się trzema. Po pierwsze dostaliśmy takie cudowne wyróżnienia, właściwie nagrodę główną w kategorii książki dla dzieci w wieku 8-17 lat za naszą serię Najwybitniejsi Naukowcy. Przypominam, że Kopernik właśnie się ukazał. To fajnie, że takie grona zauważają komiks i no, mnie osobiście bardzo cieszy, że zauważono tę serię o naukowcach, bo to ja odkryłem ją i wpadłem na pomysł, że w Polsce fajnie by było ją zrobić. Dostaliśmy też nagrodę główną. Medalion jest taki sam za grę. To jest audycja czy nagrania o komiksach, ale no, Egmont też wydaje gry. Kategoria 0-7 lat. Gra Pędzące żółwie, wyścig do choinki. To jest no właśnie gwiazdkowa wersja naszego hitu Pędzące żółwie. Ale co ważne, i to jest przyjemne, i ten Jerzyk tutaj właśnie dlatego jest. Hello. Parę takich w tych Bieszczadach, co w nich byłem, właśnie widziałem. Niektóre martwe na drodze. Ale ten jest fajny, wygląda na żywego. Dzieciaki, które tam przyznają też nagrodę, również zauważyły tę serię o naukowcach i za komiks o Marie Curie, o Albercie Einsteinie dostaliśmy nagrodę małej kapituły i tu nie ma statuetki ani medalionu, tylko jest Jerzyk. Jerzyki są fajne, należy o Jerzy dbać. I to jest jeden zestaw nagród. A drugi zestaw nagród związany jest z komiksową Warszawą. Odbyła się ona jako część targów książki tych w Pałacu Kultury. No i bardzo nam jest miło, że komiks Berenki Kołomyckiej, kolejny tom serii Lisek i Dzik, otrzymał nagrodę Orientmana za najlepszy komiks dla dzieci. A ja pochwalę się, że kapituła nagrody zdecydowała się przyznać mi również nagrodę specjalną Orientmana za całokształt. Jak człowiek już ma trzy kroki do grobu, to dostaje nagrody za całokształt, więc dostałem za całokształt Orientmana. Jest mi bardzo miło, w szczególności, że wiele osób, które tam działa i te nagrody przyznaje, to są tak naprawdę moi konkurenci z innych wydawnictw, więc fakt, że docenili moją pracę, jest dla mnie szczególnie wartościowy. Ale Berenika Kołomicka, Lisek i Dzik, i to jest właściwie jej statuetka, musimy ją jej przekazać, tego Orientmana. Egmont to fajne wydawnictwo i często nagradzane. Pamiętajcie o tym. Kilka słów o nowościach, które w pierwszej połowie czerwca trafiają na rynek. Neil Gaiman, Sandman, no nie trzeba reklamować, ani może szczególnie informować prawdziwych fanów komiksu, tych znających się na rzeczy. Ale objaśnię jednakowoż tym, którzy akurat przypadkowo tego nie wiedzą, że sama seria Sandman składa się z 10 tomów plus uwertury, czyli takiego tomu 11, ale obok niej funkcjonuje kilka innych projektów. No i jednym z nich są Senni Łowcy. To jest w ogóle tytuł, który wyszedł w dwóch postaciach. Dawno, dawno temu wydaliśmy wersję prozatorską. Gaiman napisał opowiadanie zilustrowane w takim japońskim stylu, a potem ta proza została przerobiona na komiks, który zilustrował Craig Russell, jeden z moich ulubionych rysowników amerykańskich. I tutaj właśnie wznawiamy teraz w tej nowej postaci, zgodnej ze wznowieniami, jeżeli chodzi o design całej serii, wznawiamy ten komiks Craiga Russella. No, przenosimy się do świata japońskiej kultury, japońskiej tradycji, japońskich mitów, niezależny od całej serii. Można go czytać osobno, oczywiście warto znać całego Sandmana, ale już jest. Kilka słów wyjaśnień o Baltimore. Przyznam szczerze, że wiele, wiele lat temu, jak się pierwszy raz zetknąłem z tytułem tego komiksu, to myślałem, że chodzi o miasto, a nie o nazwisko głównego bohatera. Ale mamy nowy komiks Mike'a Mignoli. Mike napisał tutaj scenariusz. Bardzo ważna informacja. My go wydaliśmy w takiej samej postaci, w takim generalnym designie, jak całą serię o Hellboyu, całe Hellboyverse, ale seria Baltimore nie jest częścią Hellboyverse. Całość ukaże się w dwóch grubych tomach, grubaski. Chcieliśmy, żeby ładnie na półce u Państwa to wyglądało, oraz u nas na półkach, żeby ładnie wyglądało, więc jest zrobione jak Hellboyverse,
ale to nie jest Hellboy Verse, to jest niezależna opowieść. Akcja toczy się w latach I wojny światowej, ziemię ogarnęła zaraza, oczywiście wychodzą złe stwory, różne złe moce. Jest to bardzo miniolowskie w swoim nastroju. Zresztą uważam, że to jest bardzo fajna opowieść. To jest taki miniola z najlepszych opowieści o Hellboyu w moim przekonaniu. Dużo frajdy miałem w czytaniu. Parę fajnych pomysłów horrorowych na wampiry tutaj też się znalazło. Nie jestem super znawcą horroru, ale mam wrażenie, że kilka z nich, takich motywów, które tu się pojawiły, na przykład zakonnic, które są wampirami, ale wciąż jeszcze chadzają do kościoła i z tego wynikają różne konsekwencje. Bardzo fajne pomysły się tu znalazły. Polecam, naprawdę dobra lektura, miniola w bardzo wysokiej formie. Kolejna nowość, Nadejście Świata Wojny, Superman, tom pierwszy. Dobrze narysowana, dobrze napisana opowieść. Można tu wskoczyć w Supermana. Myślę, że dostarczy frajdy każdemu, kto po prostu lubi poczytać sobie sympatyczne komiksy superbohaterskie. Superman jest mniej popularnym bohaterem niż Batman, ale to jest naprawdę dobra opowieść. Mroczna Otchłań, kolejny tom, czwarty już. Niektórzy z Państwa znają, ale pewnie nie wszyscy. No jeśli lubicie denikenowskie klimaty, dawno zaginione cywilizacje, dziwne artefakty, to tu. Jeśli lubicie opowieści o paleozwierzętach, które wciąż istnieją albo nie wiadomo, czy istnieją, wielkich, gigantycznych megalodonach z przeszłości, które nagle atakują turystów na plaży, to tu. Jeśli lubicie opowieści o intrygach politycznych i szalonych naukowcach, którzy próbują przekształcać gatunek ludzki, to tu. Dziwny miks tych wszystkich fantastycznych elementów, związany generalnie z tym, że akcja toczy się pod wodą i dotyczy tajemnic ukrytych w głębiach oceanu, Mroczna Otchłań, prosta, fantastyczna rozrywka dostarczająca naprawdę dużo, dużo frajdy, takich wędrówek wyobraźni, troszkę denikenowskich, trochę darwinowskich, trochę science fictionowatych. Dużo przyjemności mi sprawia ta lektura. Nie mogę nie wspomnieć o 17. tomie Sisters. Tak, to już 17. tom serii, która rozpoczęła naszą dużą inwazję na rynek komiksu dziecięcego. To jest jeden z bestsellerów polskiego rynku komiksowego w tej chwili. 17 tomów plus tom dodatkowy o przygodach głównych bohaterek jako superbohaterek właśnie. Śmieszne, zabawne, mądre, celne obserwacje dotyczące tego, jak wygląda życie dziewczynek kilku czy kilkunastoletnich. Chyba śnisz, taki jest tytuł tego tomu. To są nowości pierwszej połowy czerwca. O nowościach ciekawych, wartych zauważenia z drugiej połowy czerwca jeszcze sobie porozmawiamy za tydzień. Przeleciał już ten napis? Przeleciał. Pyrkon, na koniec. Już o tym mówiłem, ale przypomnę, za tydzień w piątek w Poznaniu Pyrkon, największy popkulturowy konwent w Polsce. Jeśli lubicie gry planszowe, fantastykę, komiksy, mangi, cosplaye i różne inne atrakcje, to jest miejsce dla Was. To jest miejsce dla Was. Egmont z bardzo dużym stoiskiem, będziemy tam mieli sporą ofertę, rabaty 25%, o tym od razu uprzedzam. No i z naszego punktu widzenia Pyrkon będzie istotny, bo zapraszamy na Pyrkon parę gości, o tym też już opowiadałem, twórcy świata Aquilonu, to jest to duże uniwersum fantasy, z którym startujemy. To są już drugie tomy serii Krasnoludy i serii Elfy. Opowiadałem o tym szczegółowo, więc nie będę wchodził w detale, ale na Pyrkon przywieziemy te drugie tomy i na Pyrkonie będzie jeden rysownik, jeden scenarzysta, jednocześnie współtwórca całego tego świata. W piątek i sobotę będą podpisywać, rysować na naszym stoisku. W sobotę będą mieli również duże spotkanie w sekcji komiksowej poświęcone Aquilonowi. No a ja chcę powiedzieć, że też się na ten Pyrkon wybieram, więc jeszcze może tam będzie jakaś okazja chwilę pogadać przy stoisku Egmontu albo przy jakiejś innej okazji z tymi z Państwa, którzy mieliby na to ochotę. Świat Aquilonu. Polecam, fajna lektura i super goście na Pyrkonie, który już w przyszłym tygodniu. Mamy nagrody, mamy nowości, mamy gości, jeszcze macie Państwo mnie. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.